Odchudzanie to jedno z najczęstszych postanowień noworocznych. Gdy poświąteczne obżarstwo odłożyło się tu i ówdzie, warto rozpocząć dietę. Pomocą służą nam specjaliści. Pierwsze, co bym proponowała, oczywiście nie zapominać o tej wodzie mineralnej, żeby była jak najwięcej pita, bo to wspomoże detoksykację organizmu, zwłaszcza jeśli będzie dodana do tego woda z cytryny, bądź takie przyprawy jak cynamon czy imbir. Herbaty ziołowe typu koper włoski na przykład można by było zastosować do poprawy pracy wątroby, no i oczywiście spróbować jeść dosyć lekkostrawnie i pamiętać o dużej ilości warzyw w organizmie, bo w tym też są przeciwutleniacze, witaminy, które pomogą detoksyfikować organizm. Aby wrócić do formy po świętach, jakiejkolwiek dłuższej przerwie, należy podchodzić do tego spokojnie i rozsądnie. Mogą być to na przykład codzienne, spokojne spacery, czy zamiana chociażby windy na schody, a jeżeli zdecydujemy się już na regularny trening, niech to będą właśnie ćwiczenia spokojne, angażujące całe ciało, czy to będzie cardio jak rower, bieg lub trening wzmacniający, angażujący każdą partię mięśniową. Ruch i zbilansowana dieta są kluczami do sukcesu. Aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów, musimy się napocić.